Ewangeliach Jezus określa siebie różnymi terminami. Mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, zmartwychwstaniem, światłością świata, krzewem winorośli, dobrym pasterzem. W czwartą niedzielę wielkanocną usłyszymy, jak powie o sobie, że jest bramą owiec. Wszystkie te określenia rzucają światło na to, kim jest Jezus i jaką misję wobec nas pełni. Ja jestem bramą owiec. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Przez bramę wchodzą owce i pasterze. Brama prowadzi do zagrody, do owczarni, miejsca, w którym owce są bezpieczne, bo obejmuje je czuła i odpowiedzialna troska pasterza. Dba on również o pokarm dla swojej trzody. Pielęgnuje ją i leczy, kiedy trzeba. Mówiąc o bramie prowadzącej do owczarni, Jezus wskazuje na swój Kościół, wspólnotę wierzących, która jest głową. Wchodzimy do niej przez wiarę w Jezusa i przez wszczepienie w Jego śmierć i zmartwychwstanie w Chrzcie Świętym. Nie ma innej drogi do tej owczarni. To Jezus jest jej bramą. Tutaj możemy otrzymać życie w obfitości. W Kościele znajdujemy pokarm krzepiący nasze siły, bezpieczeństwo i pomoc. Tutaj, we wspólnocie wierzących, Bóg daje nam możliwość korzystania z darów odkupienia, wysłużonych męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Tu mamy bliżej do zbawienia. Wchodząc przez bramę, którą jest Jezus Chrystus, włączamy się w wielką wspólnotę wierzących. Stajemy się rodziną z tymi, którzy także tędy weszli. Wszyscy jesteśmy owcami Chrystusowymi. Nie ma owiec lepszych czy gorszych. Za wszystkich Jezus oddał swoje życie. A więc nie możemy być dla siebie obojętni, bo też nie jesteśmy dla siebie obcy. Na wszystkich nas, tu u Jezusa, czeka pełnia życia.